Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Z nowego miejsca mam przyjemność posiadać swój kącik na kanale Grot Orderly, stąd też podziękowania i pozdrowienia dla mojego gospodarza Karola, a jednocześnie content z mojej strony się nie zmienia. Dalej będę tworzył materiały z myślą o graczach 40, którzy chcą pograć w tę grę kompetytywnie, albo są początkujący i szukają informacji, jak za tego typu grę się zabrać. Także dzień dobry wszystkim i przechodzimy do pierwszego materiału tutaj na tym kanale. Ten materiał został oryginalnie nagrany 2 tygodnie temu, ale premierę ma dopiero teraz. Jest aktualny, powiedzmy, na takie 95%. Możecie sobie tylko i wyłącznie nałożyć taki filtr w momencie, kiedy wieszczę totalną zapaść dla elfów, dla eldarów. Tej zapaści nie stwierdzono. Cała reszta to jest, myślę, materiał, pod który mogę się swobodnie podpisać nawet teraz. I dzisiaj omówimy sobie Balancing Data Slate, który pojawił się pod koniec stycznia. Dawno nie było tutaj żadnych materiałów, ale wynikało to właśnie z tego, że świat 40 niejako zamarł w wielkim oczekiwaniu na to, co się tutaj wydarzy. No a wydarzyło się naprawdę sporo, dlatego materiał podzielimy sobie na 2 odcinki. Tutaj zajmiemy się bezpośrednio Balance Data Slate'em oraz tym, jak zmieniły się konkretne armie pod kątem zasad i punktów, z lekkim wyłączeniem drukarii, bo tam zmiany są zdecydowanie największe. Natomiast drugi materiał to będzie takie rozwinięcie konceptu, który zapowiadałem już jakiś czas temu, czyli szerokiej dyskusji na temat zasad. Powodowany pewnym przeczuciem zdecydowałem się poczekać chwilę na ten Balancing Data Slate, no i okazało się, że to było słuszne założenie, ponieważ naprawdę wiele rzeczy się tutaj zmieniło, automatycznie powodując, że tamten materiał stał się troszeczkę nieaktualny, dlatego nagramy go sobie jeszcze raz, analizując kompleksowo to, co się pojawiło w grze, no i oczywiście dorzucając wszelkiego rodzaju kminki oraz elementy, które nie zostały poruszone, bo takie też są. I mimo tego, że bardzo wysoko oceniam cały ten dokument, bo trzeba przyznać, że tutaj Games Workshop naprawdę zrobiło dobrą robotę, no to jednak kilka dodatkowych pytań się pojawiło, ale to nam będzie wychodziło raczej po kolei przy omawianiu tego typu zasad. Sam Balancing Data Slate tak naprawdę składa się z 4 dokumentów, jest dostępny na Warhammer Community, link macie w opisie. No i składa się on z Monitorium Field Manuala, czyli tego dokumentu, który zawiera wartości punktowe, z konkretnego Balance Data Slate'a, czyli tego dokumentu odnośnie ogólnych zasad i zmian we frakcjach, i tymi dwiema rzeczami zajmiemy się dziś. 3. dokument to osobny PDF poświęcony drukarii i 4. dokument to właśnie rules, komentary, designer, komentary, zwał jak zwał, które omówimy sobie w drugim filmie. Przechodzimy więc do Balance Data Slate'a, no i zaczynamy sobie od omówienia zmian w core rulesach. Po pierwsze, wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono, natomiast są to zmiany nie względem ostatniego Balancing Data Slate'a, tylko względem core rulesów, które możecie pobrać w każdej chwili z Warhammer Community. I tutaj jeszcze taka mała uwaga odnośnie plusików w Balancing Data Slate'cie, ponieważ w tym dokumencie widzimy na czerwono zmiany, które są zmianami względem core rulesów. Natomiast zmiany z plusikami to są te zmiany, które pojawiły się dokładnie w tym Balancing Data Slate'cie. A więc po pierwsze, wszystkie zmiany podstawowe w core rulesach miały miejsce wcześniej i tutaj się nic nie zmieniło w przypadku tych Devastating Woundów, Insane Bravery itd., itd. Natomiast w dalszej części materiału też zwróćcie uwagę na to, które zmiany są tak naprawdę świeże, czyli te, które mają plusika. No i przechodzimy sobie tutaj do omówienia konkretnych frakcji. Będziemy sobie to robić analogicznie, równolegle na 2 dokumentach naraz, czyli najpierw zmiany w rulesach konkretnych frakcji, a potem chwilkę skupimy się na punktach. Pierwsze są Adepta Sororita. Zmienił się Triumf Świętej Katariny. Możemy na jednej z aur podstawiać do maksymalnie 2 kostek Act of Fate na fazę zamiast jednej. Wcześniej ta aura działała tak, że mieliśmy dowolną ilość podkładanych kostek, a więc przykładowo strzelając z Overwatcha mogliśmy podłożyć 6 na trafienie, potem przykładowo 4 na zranienie i potem jeszcze 6 na damage z melty i to były 3 kostki. Natomiast teraz jest to ograniczone do 2. Była to zdecydowanie najmocniejsza z aur Triumfu, coś co powodowało, że sisterki były bardzo, bardzo groźne.
Teraz to ciągle jest fajna aura, bo dwie kostki no to jest dwa razy więcej niż jedna kostka, wiadomo. No i możemy sobie tutaj pozwolić na pewne naginanie statystyki, ale z drugiej strony jest to delikatny nerf czegoś, co grało cały czas. Jednocześnie z dużym optymizmem i takim pozytywnym odbiorem traktuję to, że Triumf Świętej Katarzyny nie dostał dodatkowo nerfa w postaci punktów. On kosztuje dokładnie tak jak wcześniej 125 punktów, więc to jest mega, mega spoko, że Games Workshop akurat w tym przypadku, bo oczywiście będzie bardzo wiele przypadków zupełnie innych, ale tutaj akurat zdecydował się na jeden konkretny nerf pod tytułem OK, ten model jest bardzo popularny, bardzo mocny, więc zmniejszymy siłę jego aury, ale zostawimy go punktowo, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Celowo też użyłem słowa popularny, ponieważ tak analizując te podwyżki i obniżki punktowe, w szczególności podwyżki, no to można przyjąć za pewnik, że Games Workshop zdecydowanie obserwuje to, jak często dane modele pojawiają się w rozpiskach danej frakcji. Jeżeli te frakcje dominują, mają bardzo wysokie win ratio, to po prostu te właśnie konkretne unity dostają podwyżki. Nie jest to oczywiście metoda doskonała. Można by się czepiać, że bardzo często te nerfy są zbyt szerokie i armia po prostu dostaje mocniej niż wynika to z pojedynczych nerfów, tak jakby sumowana lista daje większy efekt, większy impact na armię. Natomiast lekko cieszy mnie to, że Games Workshop przynajmniej ma jakąś metodologię i według jakiegoś tam idei się trzyma, więc to jest taki jakby minimalny plusik w tym aspekcie. Jeżeli chodzi o unity sisterek, które dostały nerfy punktowe, no to Ark of Lagellanci, Exorcist i Morwen Vale. Bardzo popularne modele. Morwen taka 50-50, natomiast Exorcisty grały cały czas. Ark of Lagellanci to w ogóle był najlepszy unit w sisterkach, więc tutaj podwyżki są zrozumiałe. Teraz jeden Ark of Lagellant kosztuje 15 punktów, 150 za 10. Nie wiem, czy to już nie jest taka zaporowa kwota, natomiast ciągle ich wygar, no ich ta oszukana wyporność z czwórką Filno Paina jest bardzo dobra. Exorcist 180 punktów, niby z jednej strony dużo, z drugiej to ciągle jest dość wyporne, no-lossowe, silne strzelanie, więc też nie wiem, czy to jest coś, co totalnie zabija tę armię, ten model. Wydaje mi się, że tutaj te nerwy są raczej tak wrzucone w punkt. Co do Morwen Vale, z jednej strony dostała podwyżkę, z drugiej strony Paragony, czyli unit, do którego dołączamy tą Morwenkę, dostał obniżenie do 170 punktów, a więc kosztuje to wszystko 315, jeżeli chcemy sobie wziąć 3 paragony z Morwenką. No i to też jest taki koszt, wydaje mi się tak w sam raz. Mamy mniej więcej 80 punktów za model, bo to są 4 modele za te 315 punktów, które mają pełne przerzuty hita, wunda, całkiem fajnie strzelają, całkiem fajnie się biją, więc myślę, że cały czas są do rozważenia. Natomiast jeżeli chodzi o obniżki, no to tutaj spojrzeliśmy okiem Games Workshop na unity, które praktycznie w ogóle się nie pojawiały. Dominionki, Repentie to są modele, które praktycznie nie grały w ogóle, więc fajnie, że dostały obniżki. Retrybutorki oczywiście się pojawiały, między innymi po to, żebyśmy mieli te melty do podkładania. Też fajnie, że zostały obniżone. No i Zefrymki, chyba najbardziej grany unit z tych, który dostał obniżki, no też będą tutaj pojawiać się na pewno w rozpiskach. Same zmiany w sisterkach myślę, że takie naprawdę spoko. Czy to patrząc z perspektywy takiej bardziej odległej, na zasadzie, że widzimy tylko i wyłącznie rozpiski, wyniki tych sisterek, jak to wygląda, no to wygląda to całkiem spoko. I też jakby tak wchodząc głębiej, no to cieszy to, że akurat ta frakcja została potraktowana, no myślę, że bardzo sprawiedliwie, tak? Morwenka w górę, ale paragony w dół, więc to się tak troszeczkę wyrównuje. Jest problem z tymi arkoflagellantami, które są fenomenalne, więc idą do góry. Stwierdzamy, że jest problem z Triumfem Świętej Katarzyny, ale zostawiamy ją punktowo, po prostu zmieniamy jedną aurę. Naprawdę tutaj uważam, że Games Workshop odwaliło kawał dobrej roboty. Kolejny jest Adeptus Custodes, no i tutaj zmiany są bardzo, bardzo srogie. Po pierwsze, Adeptus Custodes otrzymały wreszcie Filno Paina na Devastating Woundy 4+, tak jak było wcześniej. Czyli wróciliśmy do tej takiej sytuacji z początku 10 edycji, kiedy ewidentnie był intent taki, by Adeptus Custodes miały Filno Paina od Devastating Woundów, które zamieniają się w mortale, no i bardzo mocno karają tego typu wyporną, bardzo elitarną armię. Natomiast przy zmianie Devastating Woundów na po prostu brak save'a, i że to nie były mortale,
No to Adeptus Custodes dostały takim pośrednim nerfem, no bo nagle jeden z Core Rulesów działał bardzo, bardzo dobrze na nich, a oni nie mieli przed tym obrony. No i teraz to po prostu naprawiono. Uważam, że słusznie, szczególnie, że bardzo długo po tym poprzednim nerfie Adeptus Custodes po prostu nie wychylało główki ze swojej jamy i czekało na lepsze czasy. Te czasy zdecydowanie tutaj nastały, nie ma dwóch zdań. Bardzo mocna zdolność frakcyjna obecnie działa już i na Mortale, i na Devastating Wundy, a więc bardzo mocno wzmacnia defensywę. Termosy poszły w dół, motorki poszły w dół, guardzi i wardeni poszli w dół. To są mniej więcej obniżki do tego, co było wcześniej. A więc innymi słowy, Custodes, które były bardzo mocną armią, na pewno w top 5, a może nawet w top 3 w pewnym okresie 10 edycji na początku, w okolicy tam lata jesieni, no to tutaj wracają do tego, co było. Koszta punktowe są bardzo fajne. Zasady są lepsze niż były. Te Custodes już wcześniej dawały sobie radę. Nie wiem, czy latający kapitan, który też dostał obniżkę razem z motorkami, będzie w stanie jakoś tutaj pograć bardziej, no bo to jest 140 punktów za kapitana i 75 punktów za motor. One mają dalej tam relatywnie ograniczony wygar i to w kombacie i to w shootingu. Natomiast ta piechota, która wcześniej była bardzo dobra, czyli Custodian Guardi i Custodian Wardeni, teraz wrócili do kosztów punktowych, jakie mieli wcześniej, a więc powinni wrócić także na stoły. No i to, że termoski są tańsze, 65 punktów za termosa, to też jest bardzo dobra opcja. Myślę, że Custodes jedna z najbardziej wygranych tutaj armii, jeżeli chodzi o ten balancing data slate, a jednocześnie uważam, że te zmiany są jak najbardziej słuszne i nie ma powodu, aby twierdzić, że Games Workshop jakoś tutaj totalnie przegiął. Totalnie inny kierunek mamy, jeżeli chodzi o zmiany w Eldarach. Tutaj nerfy bardzo, bardzo mocne. Niektórzy śmieją się, że potrzeba było czwartej fali nerfów, żeby ogarnąć tę bardzo silną armię. No i faktycznie po pół roku prawdopodobnie Eldarzy zostali sprowadzeni naprawdę bardzo, bardzo nisko. Po pierwsze, zmniejszono ilość strędców do 6 kostek, zaledwie 6 kostek na całą grę, a więc bardzo, bardzo mało. Wydaje się, że to jest nerf mocny, ale są zdecydowanie mocniejsze. Druga sprawa, Fate Messenger Enchantment to jest to, co pozwala podstawić szóstkę na hita, wunda lub save'a. Działa teraz tylko i wyłącznie na posiadacza, na model, który ma to ulepszenie, a niekoniecznie na unit tego posiadacza, a więc kolejny mały, ale jednak znaczący nerf. Z kolei dużym nerfem jest to, że Fantazm, najmocniejszy stratagem w grze do tej pory, teraz właściwie jest na granicy grywalności, żeby nie powiedzieć, że jest pomijalny. Wcześniej został znerfiony do tego, że używamy go tylko na infantry, natomiast teraz zmieniliśmy ilość ruchu, którą może wykonać oddział, na D6 cali, czyli mamy w momencie zadeklarowania fantazma niepewność co do tego, ile tak naprawdę się ruszymy. Można założyć, że ten stratagem jest ciągle fajnie grywalny w momencie, kiedy stoimy tuż przy ścianie i chcemy się cofnąć te 2 cale za ścianę. No to na 2+ nam się to uda, ale po pierwsze jest spore ryzyko, że wyrzucimy jedynkę i ten cepek po prostu pójdzie na zmarnowanie, bo ten jeden cal nam nie pozwoli cofnąć się za ścianę. A po drugie, totalnie eliminuje to jakąkolwiek kombinatorykę już w trudniejszych sytuacjach dla gracza eldarskiego, gdzie on potrzebuje 4, 5, 6 cali, żeby na przykład uciec przed szarżą, albo właśnie, żeby dalej cofnąć się za ściankę, albo na przykład zdobyć znacznik i tak dalej. Więc no, ta zmiana praktycznie zupełnie uwala ten gem. Można było to zrobić lepiej, pojawiały się według mnie bardzo słuszne propozycje, żeby fantazm działał tak jak wszystkie inne ruchy reakcyjne, czyli po prostu 6 cali, ale w momencie, kiedy ktoś podchodzi, jego przewagą byłoby to, że mamy taki ruch reakcyjny na prawie całej armii, natomiast no, minusem jest to, że musielibyśmy płacić za to cepekiem. No, nie zdecydowano się na to, tutaj nerf poszedł bardzo, bardzo mocny i wydaje mi się, że tutaj elfy mają prawo do płaczu. W związku z tym, że zmniejszono ilość strzępców, no to też automatycznie zmniejszono zdolność Eldrada, który zwiększa ilość tych strzępców. No i mamy 9 kostek dzięki niemu, dodaje nam 3 dodatkowe kostki. No, spoko, nie grał do tej pory, nie wiem, czy będzie grał, szczerze mówiąc. Czy w ogóle elfy będą grały, to jest teraz pytanie. Natomiast zmiana warta odnotowania, punkcik dla Games Workshop za to, że nie zapomniało o tym unicie, tylko zorientowało się, że zmieniając pewne elementy gry, musi też zmienić działanie tego konkretnego unitu. No i ostatni nerf, Night Spinner wreszcie stał się normalnym opóźniaczem ruchu. Ma zasadę taką jak każda inna opóźniaczka, czyli minus 2 do
Move'a, Advance'a i Szarży. Wcześniej zabraniał adwansowania, ale nie wpływał na szarże. I nawet nie dyskutuję o tym, co jest lepsze, bo mimo wszystko częściej ten Night Spinner wyglądał na dużo lepszego, bo ten zakaz Advance'a naprawdę bolał. Natomiast w końcu Games Workshop zrozumiał, że podobne zasady powinny być identyczne dla całej rzeszy modeli we wszystkich frakcjach. Wszystkie odskoki powinny być takie same i wszystkie opóźniaczki, jeżeli występują w grze, powinny być takie same. Uważam, że to jest zdrowe dla gry. Zostaje problem Falcona, który jako jedyny pozwala na rerolę woundów w kombacie, bo wszystkie inne fire supporty jak Admechowy czy Razorback i tak dalej, one działają tylko i wyłącznie na reroll w shootingu. No ale może w przyszłym balancing data slate. To nawet nie chodzi o to, że ten Falcon jest jakoś mega mocny i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby po prostu było jakieś zrównanie, żeby była jakaś logika w tym systemie. Trochę z rozpędu wspomniałem, że to ostatnia zmiana, a wcale nie, bo mamy jeszcze dwie, też dość poważne. Inkarn może teleportować się tylko raz na turę i tylko w turze gracza eldarskiego. Czyli odpada już sytuacja, w której zabijacie coś w swoim shootingu, i w to miejsce pojawia się Inkarn, który potem was tam straszy albo kradnie wam znacznik i tak dalej. No i odpada też sytuacja, w której gracz eldarski na przykład niszczy coś Night Spinnerem, który raczej nie będzie grany, ale o tym za chwilkę jeszcze. I potem tam teleportuje się Inkarn. Ten Inkarn pali coś swoim flamerem, coś tam ginie od tego flamera. Inkarn znowu się teleportuje na miejsce unitu, który zginął od flamera, po to, żeby mieć lepszą szarżę w inny model, nie? Więc tutaj wydaje się, że to jest model, który jest teraz na granicy grywalności. Nie zaryzykowałbym teraz stwierdzenia, że jest totalnie niegrywalny, bo jednak taki teleport jest bardzo, bardzo mocny, szczególnie, że nie zabrano mu tego, co czyni go takim mocnym, czyli szarży po tym teleporcie, więc on może spokojnie dalej w pierwszej turze gdzieś tam się wbić i na wiele paringów, na wiele meczy to może być kluczowa sztuczka. Natomiast nie jest już teraz takim broken obvious pickiem, na pewno będzie się wymieniał w rozpiskach czy to z Avatar of Kainem, czy będą próbowane kombinacje eldarskie bez takich monstrów, więc tutaj nerf bardzo, bardzo srogi. No i w Right Guardzie, jeżeli się odstrzeliwują raz na rundę swoją umiejętnością, no to znowu, tak jak praktycznie wszystkie inne odstrzelenia w tej grze, muszą targetować ten wrogi unit, który do nich strzelał. No i oczywiście, żeby to zrobić, muszą być zdolne do strzelenia w ten target, czyli muszą mieć losa, muszą mieć zasięg itd., itd. Nie mogą sobie strzelić już cokolwiek innego, co też po prostu było przykładem złej zasady, bo odstrzelenie istniało w tej grze w kilku innych armiach, ale wszędzie działało to na takiej zasadzie, że możemy się odstrzelić tylko w to, co by nas strzelało, a w Redguardy z jakiejś dziwnej paki mogły sobie strzelać gdzie chciały, więc teraz po prostu zostały zrównane. No i nie chcę tutaj wchodzić w jakąś taką retorykę, że o, bardzo dobrze elfy, że dostałyście tyle nerfów i tak dalej, no ale te nerfy są mocne dlatego, bo koncepcja tych zasad w momencie pisania indeksów elfów po prostu była zupełnie odjechana w kosmos, nie? Przepaść między elfami w momencie premiery 10 edycji a całej reszty frakcji była bardzo duża. Potem pojawiły się nerfy samych elfów, m.in. właśnie tam w Right Knight, czy pierwsze ograniczenia Fantazma. Natomiast przy buffach innych frakcji, no to te elfy tak się troszeczkę zrównały. Teraz uważam, że większość tych zmian jest w punkt, bo po prostu zrównują tą armię z innymi armiami w systemie. Zmiana spinnera jest taka, jak być powinna. Zmiana w Right Guardowego odstrzeliwania jest taka, jak być powinna. I to jest po prostu minimum przyzwoitości. Rozumiem ustrzelenie Inkarna, który był automatycznym wyborem w rozpiskach elfich, a jednocześnie nie jest to zmiana, która go wyłącza totalnie z gry, według mnie. Może go wyłączyć tylko ewentualne wyłączenie jakby samych elfów, ale to nie jest tak, że on teraz jest, nie wiem, drugim Right Knightem totalnie na półkę i tak dalej, więc też zmiana jest spoko. Ten Fight Messenger, wydaje mi się, że to już troszeczkę jest takie dorzucenie chyba niepotrzebne. No i duża zmiana Fantazma. Fantazm wymagał znerfienia zdecydowanie, natomiast nie wiem, czy w tym kierunku, w którym powinno to pójść, no bo to akurat wygląda jak zupełne wykreślenie stratagemu z listy w indeksie i po prostu mamy 5 stratagemów teraz w Eldarach. No i to obniżenie tych fejtów do 6, też nie wiem, czy jakieś 9 bym tu nie zostawił, czy czegoś w tym stylu, bo to chyba te wstręcy nie są aż takim problemem. Te wstręcy były problemem, kiedy łączyły się z Devastating Woundami, które były mortalami. Teraz, no wiadomo, podstawianie ciągle jest takim lekkim oszukiwaniem w tej grze, powiedzmy, no ale jest już bliższe temu, co gra w sisterkach. Ja ogólnie uważam, że to, co jest w tym aspekcie Faction Rules, w tym Balancing Data Slate, jeżeli chodzi o elfy,
w większości jest ok, jak najbardziej, i myślę, że spoko. Natomiast to jest problem, który nie występuje w sisterkach, czyli mamy sytuację, w której oprócz zmian zasadowych otrzymaliśmy też zmiany w punktach. No i te zmiany w punktach są kluczowe, ponieważ Night Spinner, który został sprowadzony do innych opóźniaczek, dostał podwyżkę o 210 punktów. Bardzo ważny model w rozpiskach eldarskich, teraz na granicy grywalności, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że chyba już niegrywalny. No i w Raid Guardzie drugi unit też do góry, już 38 punktów za jednego, 190 za piątkę, 380 za dziesiątkę, bardzo, bardzo dużo. To już jest koszt porównywalny tam, nie wiem, z Deathwing, Terminatorami, Dark Angelowymi i tak dalej. No, dwa popularne modele dostały podwyżki i to może spowodować w sumie, że te Eldary dostały bardzo mocnego kopa. Troszeczkę sytuacja jak z Admechem ponad 2 lata temu, kiedy na jesień pojawiała się opcja nerfienia go i tam mieliśmy sytuację, że Admech dostał zarówno podwyżki punktowe, jak i ograniczenia w samolotach i tak dalej, no i totalnie spadł z rowerka i tutaj prawdopodobnie mamy taką samą sytuację, że dla tych elfów to może być zbyt dużo. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. No, frakcja była bardzo mocna, teraz wygląda no, mocno tak sobie, naprawdę mocno tak sobie. Szczególnie, że nie pojawiły się absolutnie żadne obniżki na unitach, które nie grały. Tak patrząc totalnie losowo, Viper, Shining Spears, Shroudrunnerzy, Baharot, Guardian Defenderzy, Howling Banshee, czyli jednostki, które praktycznie w ogóle nie występowały w rozpiskach, nie dostały żadnej obniżki, a więc no nie za bardzo jest z czego lepić, tak? Bo bardzo mocne piki osłabły, a nie pojawiło się nic, co mogłoby to jakoś wyrównać. Czyli Games Workshop podeszło do Eldarów w zupełnie inny sposób niż do Sisterek. Tego akurat fanem nie jestem, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odnotujemy sobie tutaj jeszcze tylko, że Adeptus Mechanicus nie otrzymało absolutnie żadnych zmian. Jest to, myślę, głównie spowodowane tym, że pojawił się kodeks. Patrząc na te wszystkie zmiany ogólnego Balancing Data Slate'a, no to można powiedzieć, że ten przeciętny Admech jeszcze dostał minimalnego nerfa, no bo ta frakcja nie działa chyba aż tak dobrze, jak chcieliby twórcy, no chyba, że nie chcieliby, no to inna sprawa. Natomiast warto tutaj po prostu odnotować, że zmian tutaj nie ma. Kolejna frakcja to Astra Militarum, no i jeżeli chodzi o zmiany, to mamy Voice of Command zmienił się w ten sposób, że oficerowie mogą rzucać rozkazy w command phase normalnie, albo na koniec fazy, w której się dezembarkują z transportów i pojawiają się na polu bitwy. Czyli może oficer zacząć grę w transporcie, w komandzie rzucamy rozkazy tymi oficerami, którzy są na stole i na przykład w movementie oficer wyskakuje z chimery i rzuca swój rozkaz. Bardzo fajny buff, myślę, że spoko. Ta zasada transportów, że traktujemy unity w transportach tak jakby nie istniały na potrzeby gry, z jednej strony upraszcza duże rzeczy, z drugiej wydaje się, że jest taka troszeczkę nieintuicyjna w wielu przypadkach, między innymi właśnie to rzucanie rozkazów tak wyglądało, więc myślę, że ta zmiana jest bardzo spoko. Jeżeli chodzi o zmiany punktowe, no to tutaj typowy taki mały nerf, Manticora, bardzo popularny Nolos z bardzo solidnym damage'em, z bardzo solidnym profilem, skacze do 180 punktów. Czy to coś zmieni? Nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że to takie rozpiski, które opierają się na bardzo mocnym strzelaniu no-lossowym, na takich buffach matematycznych, że tak powiem, które mają za zadanie przez 2-3 tury po prostu wyrwać dziurę w stole i pozamiatać większość przeciwnika, one dalej będą skuteczne. To, że tam będzie trzeba odłożyć jakiś jeden unit gdzieś w bok i utrzymać te mantykory, myślę, że nie będzie z tym problemu. Myślę, że dalej ta gwardia będzie grała tak jak do tej pory. Frakcja troszkę na jedno kopyto, chociaż pojawiają się jakieś kombinacje z większą ilością piechoty, jeżeli chodzi o rozpiski. Natomiast nie uważam, żeby ta zmiana jakoś tutaj bardzo mocno gwardię zabolała. Potem mamy Black Templarów, jeżeli chodzi o koszta punktowe, no to Grimaldus, Crusaderzy i Helbrecht poszli do góry. Podwyżki spore, nie wiem, czy te Black Templarze to był jakiś taki wielki problem mety, żeby otrzymały takie jakieś poprawki. Znowu wygląda to troszeczkę tak, że Games Workshop obserwuje po prostu na sucho, ok, Black Templarzy wymiatają na jakichś tam turniejach,
a jeżeli już wymiatają, to każdy z nich posiada, nie wiem, Grimaldusa i Crusaderów w Unicie, a więc teraz spróbujemy podrożyć te oddziały. Ciągle 10 modeli tych Crusaderowców to jest 150 punktów, a więc 15 punktów za jednego. To nie jest aż tak dużo, to poziom Arcoflagellantów czy Pure Strain Genstealerów w Genokulcie, więc myślę, że do przeżycia. Aczkolwiek tutaj obiektywnie stwierdzę, że za bardzo przy tych Black Templarach nie usiadłem, więc też nie chcę tutaj za bardzo dywagować. W Blood Angelach zmieniono zasadę frakcyjną, a właściwie lekko ją ulepszono. Wcześniej było w szarży plus jeden atak i plus jeden do siły, teraz mamy plus dwa do siły i plus jeden atak. No, to wynika trochę z tego, że rozszerzył nam się zakres siły w całej grze, no bo wcześniej powiedzmy, że 10 siły to był taki maksimum. I tak samo najbardziej wyporne rzeczy miały 10 tafa. Teraz już podchodzimy pod 14. Zdarzają się rzeczy z 16 siły. No i ten kalkulator lądowania siła do toughnessa zrobił się taki mniej przejrzysty, że tak powiem. I już plus 1 do siły albo minus 1 do toughnessa, co było przecież problemem na przykład w DevGuardzie. Teraz niewiele zmienia. Przykładowo, wcześniej mieliśmy melty z siłą 8. DevGuard zmniejszał toughness przeciwnika z 8 do 7 i to automatycznie zmieniało się na plus 1 do wounda, tak? Teraz mamy meltę, która w toughness 11 zmniejszony do toughnessa 10 totalnie niczego nie zmienia. No i podobnie jest z tą siłą, tak? W drugą stronę, że ten plus 1 do siły rzadko kiedy zmieniał się w plus 1 do wundowania. Teraz zwiększono tą siłę o 2, ale to ciągle wydaje mi się, że za mało, jeżeli chodzi o jakiś taki buff dla Blood Angeli, żeby próbować grać na tym ich detachmencie. W szczególności, że Gladius, który daje szarże po fallbacku, daje szarże po adwansie, chyba nawet lepiej wspiera ten kombat niż to plus 2 do siły i plus 1 atak, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy szarżowaliśmy, tak? Czyli często raz na grę. Więc wydaje mi się, że to troszeczkę za mało, ale no spoko, że tutaj to doceniono. Szczególnie, że Blood Angele nie zmienili swoich kosztów punktowych, więc no mogą się delikatnie cieszyć, chociaż tak jak mówię, niewiele się raczej tutaj zmieni. Armia, w której się bardzo dużo zmieni, to są demony. Armia fenomenalna, jeżeli rozmawiamy o sojuszowaniu się. W formie sojuszników do House Knightów, do Thousand Sunów, do World Eatersów, do Devguardu, no po prostu idealna. Natomiast sama, jako taki samodzielny byt, bardzo, bardzo duży problem. Po pierwsze, Demonic Pact Rule, czyli właśnie zasada sojuszowania, mówi, że w momencie sojuszowania się ilość nie battleline'ów, które sojuszujemy, nie może być większa niż ilość battleline'ów z tym samym keywordem. Keywordy no to demony, no to bóstwa demoniczne, oczywiście Khorne, Chinch, Nurgle i Slaanesh, a więc nie możemy dorzucać unitów z konkretnym keywordem, na przykład Khorne'a, które nie są battleline'ami. W momencie, jeżeli ich ilość jest większa niż battleline'owych Khorne'ów, które sobie dokładamy, a więc zostało tutaj to bardzo mocno ograniczone, no i teraz to sojuszowanie jest troszeczkę utrudnione. Natomiast Games Workshop tutaj znowu, podobnie jak w Sisterhearth, zadziałało bardziej kompleksowo, no bo z jednej strony jest pewien problem, że te sojusze demoniczne są takim autopikiem, więc troszeczkę to utrudnimy. Natomiast z drugiej strony zróbmy coś, żeby ta armia zaczęła grać. No i tutaj mamy naprawdę bardzo dużo zmian punktowych, bo praktycznie połowa armii poszła bardzo, bardzo mocno w dół. A dwa modele poszły do góry. Znowu Bloodscribes i Nurglingi, czyli zdecydowanie najpopularniejsze opcje, jakie są, poszły w górę. Teraz trzy modele Nurglingów to już 40 punktów, a Bloodscribes to 75. Co ciekawe, Changeling, kolejny bardzo popularny model sojuszujący, został na poziomie 90 punktów. No i Sileske, ten taki trzeci charakter, który bardzo często się sojuszowało, też został na poziomie 120. Natomiast praktycznie cała reszta armii poszła w dół. Bloodcrushery, Bloodlettery, Bloodmaster, Changecaster, Lustro Slaanesha, Demonetki, Epidemius, Flamery, Exalted Flamery, Fiendy Slaaneshowe, Flamery Chinchowe, Guo, czyli Great Anklet One, Harfiarka Slaanesha, Kairos, Karanak, czyli imienny pies Khorne'a, Keeper of Secrets, Plagbireży, Poxbringer, czyli pan dzwonkowy, Rotigus, czyli imienny Guo, Screamery, czyli płaszczki, Sikerki Slaaneshowe, Slaaneshowe Szarioty, Skarbrand, czyli Greater Demon Khorne'a, Skullmaster, Skulltaker, Soulgrinder, Spoilpox Scrivener, czyli Ślimak i Maska Slaanesha. To wszystko zostało mniejsze lub większe obniżki.
Naprawdę tutaj bardzo mocno się zakotłowało w tych demonach. No i nie zdziwi mnie wcale, jeżeli ta armia wychynie swój łeb z nory. Wcześniej myślę, że była na takim top 5 najsłabszych frakcji w grze. Teraz po tych bardzo mocnych obniżkach jest armią, która nie wydaje się, że będzie zamiatała, bo ona ma swoje problemy, szczególnie jeżeli chodzi o wygar mniejszych modeli. Tam jest kłopot. Ale mając na uwadze spore obniżki i bardzo dużą ilość ewentualnych synergii i kombinacji tych unitów, które teraz są nie do przewidzenia. Plus bardzo fajny pakiet zasad, no bo tam są teleporty, powracania za stół, spadki w trzech calach i tak dalej, co pozwala fajnie grać misje, fajnie grać na punkty. Naprawdę powoduje, że te demony mogą odżyć i trzeba odnotować, że ta zmiana jest bardzo, bardzo tutaj pozytywna. Zmiany w Chaos Knightach. Tutaj mamy jedną podwyżkę, Wardog Brigand do 170 punktów. Jeden z dwóch najpopularniejszych małych Wardogów obok Karniwory poszedł do góry. Wcale to nie dziwi. Natomiast w dół poszły wszystkie duże Knighty oprócz Rampagera. Znowu Rampager, jedyny duży Knight, który raz za czas grał, więc się po prostu go brało. Natomiast Abominant, Desecrator i Despoiler oraz Tyrant były Knightami totalnie niewybieralnymi. No i one poszły tutaj w dół. Tak samo te wszystkie Forgelordowe, bardzo duże knighty zaliczyły obniżki. Tak samo mniejszy Wardog Moirax z Forgelorda też 160 punktów teraz kosztuje, a więc jest już tańszy niż Brigand. No i myślę, że w tej bardzo mocnej frakcji obecnie może się wydarzyć coś ciekawszego. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli pojawi się jakiś build na jednym, dwóch dużych, bo przy tych zmianach punktowych oraz przy utrudnieniu sojuszowania się może te rozpiski pójdą w innym kierunku. No i znowu delikatne pochwalenie Games Workshop, bo te knighty dostały troszeczkę nerfa tym sojuszowaniem się odnośnie demonów i jednocześnie przez te obniżki tych dużych modeli, tak może naiwnie, ale odczytuję, że GW jakby załapało, że tu jest pewna synergia i że musi podejść do tematu z dwóch stron. No i wprawdzie zabrało te sojusze, a właściwie je mocno utrudniło, a z drugiej strony po prostu dało obniżki. No i fajnie. Druga bardzo mocna frakcja po Eldarach, która dostała bardzo mocno po twarzy, i to tak naprawdę konkretnie, no to jest Chaos Space Marines. Top 2 frakcji, Elfy i Chaos Space Marines, teraz dostały bardzo mocno po gębie. No i wychodzi też na to, że może być problem ze złożeniem czegoś, ponieważ podobnie jak w przypadku elfów, mamy tutaj zarówno problemy związane z punktami, jak i problemy związane z zasadami. Zaczynamy od zasad. Po pierwsze, do transportu unitu może wejść oddział, który ma ten sam keyword, czyli ten sam mark demona. A więc przykładowo nie możemy dać Undived Chosenów pod przerzuty do nurglowego Rhinosa po to, żeby na tym nurglowym Rhinosie używać stratagemu na nietargetowalność, tak? Czyli dać tego Lownopa. Więc to jest bardzo, bardzo mocne ograniczenie. No bo teraz musimy się albo zdecydować, albo mamy Undivided Chosen w Undivided Rhinosie, który może nie przeżyć, żeby dostarczyć tą wkładkę, albo mamy nurglowego Rhinosa, który przeżyje, ale te nurglowe Chosen już nie biją tak mocno jak Undivided z przerzutami, nie? Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem, stratagem nurglowy na tego Lownopa jest teraz na 18 cali, a więc zwiększyła się ta odległość, kiedy on działa, a więc możemy sobie podejść na 15-16 cal i po prostu zignorować ten stratagem. Wcześniej to było 12 cali, było oczywiście dużo, dużo lepsze. Tutaj najpopularniejszy stratagem, albo właściwie jeden z popularniejszych stratagemów w CSM-ach dostał sporego nerfa. Profane Zeal, kolejny bardzo silny stratagem, który sporo zmienił, jeżeli chodzi o granie chaosem, no bo to chodziło przede wszystkim właśnie o Chosenów z tym szalonym lordem, który rozkręcał wszystko jak chciał. Wcześniej mieliśmy taką sytuację, że stratagem dawał dowolnemu unitowi Heretic Astartes rerolę jedynek to wound i to hit. A jeżeli to był Chaos Undivided, no to dawał pełen reroll hita i pełen reroll wounda, no i było to szalone za jednego CPK. Teraz po pierwsze możemy targetować tylko i wyłącznie Chaos Undivided tym stratagemem, a więc znowu nie możemy teraz tego rzucić na przykład na nurglowego Lorda z Chosenami w nurglowym Rhinosie. A po drugie daje to tylko i wyłącznie reroll wounda, już nie ma przerzutów hita, a więc dużo, dużo słabszy stratagem. Co wcale nie dziwi, no bo rozwiązaniem tego stratagema było albo przepisanie go tak jak ten sposób, albo zwiększenie kosztu, nie wiem, do 2-3 CP-ków, no bo on za jednego CPK to po prostu był broken, trochę jak z fantazmem. No i tutaj też zmiana spora, chociaż myślę, że nie aż tak ostra z fantazmem, myślę, że ten stratagem ciągle będzie grał, ale będzie po prostu bardziej sytuacyjny niż wcześniej. A Cursed Cultists zmniejszyli swoje OC do 1, czyli obniżenie tej kontroli stołu za pomocą spamowalnych ilości kultystów.
Według mnie spoko. Taka zmiana nie za mocna, nie za lekka, ale w kontekście tych pozostałych zmian też daje pewien impact na grę. No i Accursed Horde Ability, czyli to wskrzeszanie unitów jednego torment modelu albo trzech mutantów, dzieje się tylko i wyłącznie w naszym command phase. No to jest to, co już towarzyszyło Games Workshop wcześniej, kiedy na przykład Spirit Seer wskrzeszał w Raid Guardy zarówno w naszym command phase, jak i w command phase przeciwnika. Tutaj po prostu dzieje się tylko i wyłącznie w naszym komandzie. Jest to takie znowu zrównanie z zasadami innych armii. Myślę, że bardzo, bardzo spoko. A więc tutaj widać, że zmiany potężne. Przede wszystkim to markowanie względem transportów oraz osłabienie stratagemu na low-nopa i przerzuty. No to są takie bardzo mocne nerfy. Natomiast jednocześnie mamy potężne podwyżki unitów, które grały. I to ewidentnie działa w ten sam sposób, o jakim mówiłem wcześniej, czyli Games Workshop patrzy, co wybieramy i to podrażamy. Praktycznie, jeżeli zapytacie, jakie unity były rdzeniem rozpisek Chaos Space Marines, to każdy wam powie, że Chozeni z Lordem w Rhinosach i zarówno Chozeni, jak i Lord dostali podwyżki. Rhino akurat został w swoim 75-punktowym pułapie. Druga kwestia, czyli Accursed Kultyści, te bloby pod to OC też dostały podwyżki. Razem z Dark Commune, czyli tym takim dodatkiem, który współgrał z tymi kultystami. No i dodatkowe unity, które działały jako Pepans, czyli Forgewind i Obliterator, też dostali podwyżki. 180 punktów za dwa oblity, 200 punktów za Forgewinda. No i najpopularniejszy unit, tak zwany śmieciowy pod misję, Warp Talony, 110 punktów, czy to do jakiegoś klejenia przeciwniku, czy do robienia misji, czy tam do wycinania wrogiego śmietnika. No teraz już 22 punkty za jeden model Warp Talona to całkiem, całkiem sporo. A więc no, te nerfy idealnie pokazują na to, według jakiej matematyki, według jakiej logiki działa Games Workshop. Po prostu dosłownie patrzymy na to, co jest najpopularniejsze i to nerfimy. Jedyna obniżka, która według mnie totalnie nic nie zmienia, Horn Lord of Skull, czyli śmieciara, 450 punktów, ciągle sporo jak na taki model, wydaje mi się, że ciągle jest raczej ciekawostką. No i jeszcze Eye of Chinch, czyli to ulepszenie, które generuje nam CPK, też właściwie wybierane zawsze, teraz 40 punktów, bardzo drogo, według mnie na granicy opłacalności. No, jestem ciekaw, czy tutaj Chaos Space Marines będą sobie mogły pograć. Wydaje mi się, że kierunkiem będzie jakaś próba zbudowania strzeleckich Space Marines wokół Abaddona. Nie wiem, czy to będzie dawało radę, jeżeli chodzi o jakieś takie mocne wyniki, jeżeli chodzi o gunline, ale ten taki koncept Chozenów w Rhinosie, no, chyba totalnie wyparował, bo tego typu build dostał nerfami z każdej możliwej strony. Jeżeli chodzi o Dark Angels, to nie za bardzo wiem, co powiedzieć, ponieważ oficjalnie kodeks nie wyszedł, mimo że już mamy pewnego rodzaju przecieki. No i mamy wprawdzie obniżki na przykład Liona L. Johnsona do 350 punktów, mamy Raven Command Squad, albo Dark Shrouda, albo Landspeedera Vengeance. Natomiast też jest Deathwing Command Squad, który teraz kosztuje 400 punktów za 10 modeli, a nie jestem pewny, czy czasem ten unit po prostu nie zostanie wykasowany w kodeksie. Więc ciężko mi tutaj do tego podchodzić. Myślę, że Dark Angele po prostu czekają na nową książkę i tyle, i nie ma tutaj o czym dyskutować. Kolejna frakcja, która dostała nerfami oraz pewnymi zmianami, no to Death Guard. Nowe aury zostały bez zmian, więc ten buff, który pojawił się jakiś czas temu, jest bardzo mocny i cały czas tutaj działa. Natomiast jeżeli chodzi o nerfa, no to Biologus został zmieniony w kontekście rzucania granatów. Możemy wybrać tylko jeden model z tą zasadą i rzucić granatowy stratagem za zero. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że mogliśmy użyć wszystkich trzech Biologusów na stole tą umiejętnością i razem z bazowym stratagemem do granatów rzucić 4 razy grenade stratagema, w sumie płacąc za to jednego CPK. Teraz możemy użyć tylko jednego Biologusa na turę w shooting phase, no i każdego Biologusa oczywiście możemy użyć tylko i wyłącznie raz, więc to combo zostało tutaj ukrócone. No i słusznie, no bo znowu ten sam case. Jeżeli mamy już w systemie zasady, które jakoś obniżają koszt stratagemów, no to niech po prostu działają tak samo w każdej armii, a nie, że nagle okazuje się, że jeden wording jest tak zapisany, że akurat ci panowie to mogą działać jednocześnie i rzucamy te granaty jak szaleni. Jeżeli chodzi o punkty, no to tutaj pozmieniało się całkiem sporo, jeżeli chodzi o koncept i wydaje mi się, że te zmiany są troszeczkę zaskakujące.
No bo o ile plagmarinsi, którzy no doszli już do troszeczkę zbyt niskiego pułapu, teraz troszeczkę podskoczyli, bo to jest 2 punkty na modelu bodajże, za pięciu typa mamy 90 punktów, to ciągle jest niewiele, umówmy się, to jest uczciwie 18 punktów za plagmarina, to cały czas nie jest dużo, więc myślę, że ta zmiana jest uczciwa, w porządku. Plagmer Scrawler za 180, no... To był model, który trzeba było umieć wykorzystać. To był model, który zdecydowanie lepiej sprawdzał się w krótkim zasięgu, kiedy mógł postraszyć swoim wysokim OC, a niekoniecznie tym jego wygarem, który no, jest dość mocno losowy i tak dalej. Chociaż znowu strzela lepiej niż Admech, więc to nie jest tak, że jest fatalny. Ale teraz 180 punktów, to już tak średnio bym powiedział. Natomiast to, co mnie dziwi, no to fakt, że pojawiły się obniżki w kilku innych obszarach. Pierwszy obszar, no to termosy, Deathshroudi w dół. Tyfus w dół, Lord of Virulence w dół, no i Dronka w dół. I teraz tak, Deathshroud Terminatorzy, no to jest unit, który mimo wszystko pojawiał się w rozpiskach, kosztem Blight Lordów, które totalnie są niegrywalne według mnie i tutaj nic się w ich kontekście nie zmieniło. Natomiast te Deathshroudy dostały obniżkę. Czemu? Nie wiem. Z drugiej strony Games Workshop spojrzał i stwierdził, że no dobra, to niech ta Dronka kosztuje 90 punktów, dajmy jej obniżkę, ale jakby... Dlaczego, nie? W sensie próbuję jakąś taką logikę tutaj znaleźć, no bo Dronka poszła do dołu, okej? Okay? To czemu nie Mythic Blade Howler, który jest dość podobny tam modelem, został na 100 punktach za model, nie? A on też tak samo nie gra jak ta Drona, nie? Więc trochę ta zmiana tutaj wydaje mi się lekko losowa. Myślę, że ta obniżka Deathshroud Terminatorów to jest mega dobry prezent dla graczy DevGuardu, bo to jest model, który grał cały czas, a teraz myślę, że będzie grał jeszcze częściej, bo był całkiem spoko i dawał radę. No a teraz kosztuje jeszcze mniej, nie? Według mnie Plague Marinesi spokojnie grają dalej, absolutnie, to ich zupełnie nie wywala. Myślę, że Crawlery mogą zmniejszyć swoją ilość, możliwe, że nawet do zera, ale cała frakcja jest cały czas w bardzo dobrym miejscu. Ukrócono tą głupotę z granatami. Myślę, że tak overall bardzo dobry ruch ze strony Games Workshop. Deathwatch, jeżeli chodzi o Deathwatch, no to tutaj całkiem sporo miejsca w tym Balancing Data Slate'cie dostali, jeżeli chodzi o dosłownie obszar na kartce, ale zmiany są tak naprawdę delikatne. Trzy stratagemy: Dragonfire, Hellfire i Kraken Rounds stratagemy odnoszą się teraz tylko i wyłącznie do Bold Weaponów i dostaliśmy po prostu instrukcję, co to jest Bold Weapon. Jeżeli chodzi o zmiany punktowe w Deathwatchu, to takich nie stwierdzono, a więc można powiedzieć, że frakcja została troszeczkę zignorowana przez Games Workshop, co często się zdarza, niestety, właśnie Deathwatchowi. Drukhari, no to tutaj będzie bardzo ogólnikowo, bo tych zmian jest naprawdę w cholerę. Po pierwsze, jeżeli unit jest w shootingu lub w fight phase pod wpływem Pain tokena, to oprócz tego, że ma pełen reroll hita, to jeszcze zwiększa się AP o 1, a więc zwiększamy moc tokenów. No i druga rzecz, która bardzo mocno wpływa na granie, no to Archon może dołączyć do inkubów. Archon jest w stanie zapewnić oddziałowi pełen reroll hita i pełen reroll wounda, jeżeli jest token. Podbijamy automatycznie tym inkubom AP, biorąc pod uwagę, że ci inkubi mogą sobie tutaj z lepszym wundowaniem przerzucać te wundrole, no to zaczynają się robić sensownym unitem. Oprócz tego otrzymaliśmy spore obniżki punktowe. Void Raven Bomber, czyli samolot, który zaczął się pojawiać w Drukhari, poszedł do góry, ale ciągle z tego, co słyszę, jest jak najbardziej rozważalny. Natomiast jednocześnie Venom Rider, Reavery, czyli motorki, Sukubuska, Talos, Incubi, o których właśnie przed chwilą mówiłem, Heliony, Groteski i Drazar, to wszystko zeszło w dół. No i pojawił się tlen dla Drukhari. Pojawił się też nowy detachment. Ogółem teraz Drukhari dostały nowy zestaw stratagemów, zostały nowy detachment. To trochę pokazuje fakt, że Games Workshop totalnie nie miało pomysłu, jak wzmocnić tą frakcję na bazie indeksu, który istniał. No i po prostu stworzyli coś zupełnie nowego. Tam jest taka zasada, że jeżeli wychodzimy z transportu, to jak strzelamy, to mamy ignore cover, a jeżeli szarżujemy, to mamy plus jeden do wunda po wyjściu z transportu. Jest opcja na to, żeby zaszarżować po wyjściu z transportu, który się ruszył, a więc nasza mobilność skacze na poziom harlekinów z 9 edycji. Są opcje na powroty do tych transportów i tak dalej. Naprawdę otworzyło się bardzo dużo opcji. W Drukhari to jest absolutnie największy zwycięzca całego Balancing Data Slate'a, ponieważ były na totalnym dnie i dostały naprawdę kompleksowe zajęcie się tymi jednostkami, żeby próbować jakoś być bardziej kompetytywnym. No i tutaj Games Workshop myślę, że się udało.
Wcale mnie nie zdziwi totalny odwrót graczy eldarskich w stronę drukhari, że właśnie będziemy mieć ciągle sporą reprezentację elfów na turnieju, ale będą to właśnie te elfy ciemnej strony mocy, że tak powiem. Genstealer Cult, tak naprawdę dwie zmiany, bo ta pierwsza podstawowa odnośnie zasady armijnej jest taka, jak została znerfiona wcześniej, czyli battle line'y wstają na 3+ w pierwszych dwóch rundach, cała reszta armii na 4+, a od trzeciej rundy odpowiednio na 4+ i 5+. Znowu moje zdanie jest takie, że ta zasada jest po prostu zbyt losowa. Ona nie jest ani zbyt mocna, ani zbyt silna, tylko totalnie niestabilna. I bardzo często wyniki gier Genokultu zależą od tego, że w pewnym momencie nie wykulaliśmy 2 razy 3+, tak jak powinniśmy, albo wykulaliśmy 3 razy 5+, a nie powinniśmy i tak dalej, i to totalnie zmieniło grę. Więc myślę, że w kodeksie to troszeczkę zostanie zmienione. Poprawiono działanie szakali. Szakale wcześniej wychodziły z Kult Ambusza w 6 calach od krawędzi stołu, co było bardzo mocno irytujące. Teraz to jest 9 cali, natomiast ich koszt punktowy ciągle jest wysoki. Ciągle rozmawiamy o tym, że mamy motorek za 18 punktów, czyli to jest koszt takiego Plague Marina, tylko że typ ma tafa mniej i 2 poziomy save'a mniej i praktycznie się nie bije, ale za to też słabo strzela, więc no nie za bardzo tutaj widzę te motory, to chyba tutaj w ogóle nie pomaga. Jedna obniżka, fajna, 150 punktów za dychę, Pure Strain Genstealerów, więc to jest bardzo, bardzo spoko. Tutaj napomknę odnośnie jeszcze materiału numer 2, odnośnie zasad. Bardzo ważna rzecz zmieniła się w temacie przestawek, że przestawki obejmują też infiltrację. Wcześniej było tak, że jeżeli mieliśmy infiltrację wystawioną poza naszym deploymentem i chcieliśmy ją przesunąć za pomocą przestawki, to musieliśmy to zrobić do naszego deploymentu. Teraz jest tak, że ta przestawka może sobie skakać po całym stole z tą infiltracją, więc to też pośrednio bardzo mocno wzmacnia Genstealery i to jest unit, który na pewno będzie testowany przez graczy Genokultu, no bo z tą lepszą przestawką, bo przestawka jest w Genokulcie, one mają infiltrację, więc super, a jednocześnie dostały obniżki punktowe. Już wcześniej według mnie to był unit taki na krawędzi wybierania, teraz jestem pewny, że w moich rozpiskach Genokultu jeden taki oddział z Patriarchą będzie chyba automatycznym wyborem. Drugi oddział ma ten problem, że nie możemy wziąć drugiego Patriarchy, ponieważ to jest Epic Hero bohater. No i te samotne Pure Strain Genstealery mogą być zbyt słabe, no ale to nam wyjdzie w testach. Same zmiany delikatne, nie wywracają jakoś do góry nogami całej gry, więc spoko. Kolejna armia to Grey Knighty, no i tutaj mamy bardzo fajną ciekawostkę, ponieważ Games Workshop zdecydowały się na zmianę konkretnego datasheetu. Nemesis Dreadknight oraz Grand Master w Nemesis Dreadknightie, czyli tak zwany NDK i GM-NDK, to unity, które dostały zmieniony datasheet, jeżeli chodzi o bronię. Heavy Psycannon dostał Ignore Cover i AP2, a Nemesis Demon Great Hammer dostał trafianie na 3+, zamiast na 4+, a Nemesis Greatsword teraz trafia na dwójkach, a nie na trójkach, a więc dostaliśmy taki bardzo chirurgiczny buff konkretnego elementu gry. Fajnie, szanuję, że Games Workshop coś takiego zdecydowało się zrobić, no bo to mimo wszystko troszeczkę tam komplikuje jakby sposób komunikacji z graczami i tak dalej. Natomiast no, z jednej strony jest to w czytelnym miejscu, że ciężko to przegapić, a z drugiej strony no, jest czymś, co faktycznie bardzo mocno pomaga, no bo te nosidełka potocznie zwane, one były tam dość mocno przeciętne. Teraz wydają się, że są całkiem spoko. Znowu nie zmienił się ich koszt punktowy, a więc Games Workshop tutaj postanowiło akurat tak delikatnie podejść. Jeżeli chodzi o zmiany punktowe, no to jeden model, który rzuca się w oczy, no to oczywiście Brotherhood Librarian. Model grany w 2-3 sztukach, bardzo często, bardzo gęsto, ze względu na swoją potężną moc mortalową, chociaż bardzo często zdarza się, że rzucamy jedynkę na tą moc i wtedy łykamy samej te mortale od Librariana, natomiast wcale mnie to nie dziwi, ten model był automatycznym wyborem, więc dostał podwyżkę i ta podwyżka według mnie w żaden sposób go nie eliminuje z gry, myślę, że jest całkiem rozważalny w dalszym stopniu, myślę, że gracze Grey Knightów mogą być tym Balancing Dataslate'em zadowoleni. Imperial Knights, frakcja, która w przeciwieństwie do Chaos Knightów bardzo mocno słabowała, też zdecydowanie na tym takim niższym poziomie, no i pojawiło się parę zmian. Po pierwsze, utrzymano wszystkie nerfy, które działały wcześniej, najważniejszy, czyli to, że Bondsmany działają teraz tylko i wyłącznie na Armii Gery, czyli tak jak to było w 9 edycji. Thunderstomp Stratagem jest Epic Deedem, a więc nie można go tam obniżać, bo nie jest Battle Tacticiem. No i Trophy Claim oraz Valiant Last kosztują teraz 2 CP, co jest logiczne, bo mają duży impact na grę, bo dotyczą dużych modeli. No i usprawniono ten zapis Code Chivalric Army Rule,
Po prostu mamy przerzut jednego hita, jednego wundrola za każdym razem jak strzelamy lub walczymy. Wcześniej to był taki zapis, że była dyskusja, czy to są wszystkie hity i wundy, czy tylko po jednej kostce. Teraz jest wprost napisane, że po jednej kostce. Brawo Games Workshop za to, że zostało to sklaryfikowane. Natomiast o ile gracze Imperial Knightów mogą się smucić, że zmiany zasad nie są żadnym buffem, no to zmiany punktowe już owszem, ponieważ wszystko oprócz Warglaive'a i Galanta poszło w dół. Dosłownie każdy inny model zaliczył obniżki, co oznacza po pierwsze, że powinno wejść więcej tych modeli Knightów do rozpiski w zależności od ułożenia, a po drugie jest więcej miejsca na sojusze, a sojusze akurat w Imperium są teraz troszeczkę no, łatwiejsze niż w tym chaosie, więc to jest taki delikatny plusik. Czy te Imperial Knighty jakoś pojawią się na stołach? Nie wiem. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie wiem, czy to, że one się kotłują mimo wszystko na tych terenach WTC, bo w Chaos Knightach jest strategem, który pozwala na przenikanie przez tereny i wrogie modele. Tutaj tego strategemu nie ma, a to jest dosłownie game changer w wielu pojedynkach. Natomiast no, widać, że Games Workshop widzi pewien problem związany z tymi Imperial Knightami, no i fajnie, że został on tutaj jakoś tak zaadresowany. Czy to wystarczy? Nie wiadomo, ale kroczek w dobrą stronę. League of Wotan, czyli skłoty, jeżeli chodzi o zasady, te zmiany, które buffowały armię, zostały niezmienione, czyli na Strike Force na 2000 punktów 4 unity przed grą dostają 2 poziomy tokenów u przeciwnika, no i dostajemy z Army Rule dodatkowe CP-ki, jeżeli zniszczymy jakikolwiek unit z tymi tokenami, w zależności od tego, w której rundzie się to stanie, to konkretną ilość CP-ków otrzymujemy, to jest akurat tak jak było. W pierwszych dwóch rundach dostajemy 3 CP-ki, w trzeciej, czwartej 2, a jeżeli zniszczymy jakiś unit tutaj, to dostajemy jednego CP-ka. No i jest wyraźnie napisane, że te CP-ki omijają limit jednego CP-ka, którego można zyskać z wszelkich dodatkowych zasad, więc to jest akurat mega, mega spoko. Niespoko są zmiany punktowe z punktu widzenia WOTAN. Dwie są mniej ważne, że tak powiem. Minimalna podwyżka termosów, teraz 320 punktów za 10 modeli, myślę, że to aż tyle nie zmienia. Thunder Kini, 170 punktów za 6 modeli, 85 za 3, to jest prawie 30 punktów za model. No to już jest takie 50-50, ale spokojnie można grać bez Thunder Kinów, więc myślę, że to sobie gracze Wotanów poradzą. Absolutnie najważniejsza zmiana to Sagitta Aury, jeden z najmocniejszych modeli w grze, prawdopodobnie najlepszy transport w grze, kosztował wtedy wcześniej 100 punktów, brało się automatycznie 6, no i za 600 punktów mieliśmy 6 modeli, które tak naprawdę tworzyły core każdej kompetytywnej rozpiski wotańskiej, no bo jeżeli mamy armię, która jest powolna, ale ma szybkie transporty ze scoutem, no to chcemy korzystać z tych transportów ze scoutem. Szczególnie jeszcze, że te transporty mają zasadę, że umożliwiają splitowanie oddziałów, co jest mega, mega dobre, a więc tutaj ta podwyżka jest zrozumiała. Wydaje mi się, że nawet jest zbyt mała, jeżeli o to chodzi, no bo 115 punktów za model, no to jest przy 6 modelach podwyżka rzędu 90 punktów, a więc teraz po prostu za 5 Sagitaurów płacimy tyle, ile wcześniej za 6. I nie wiem, czy to jest zmiana, którą jakoś gracze Wotanów odczują. Wiadomo, to jest rozpiska troszeczkę zero-jedynkowa, no bo gramy w konkretnym stylu, opieramy się na tym skoucie. Jeżeli przeciwnik ma dużą ilość infiltracji, no to może nas dość mocno poblokować, więc wiadomo, że nie jest to jakoś mega przegięte, ale no spodziewałem się czegoś więcej. Spodziewałem się czegoś na zasadzie 130 może punktów za tego Sagitaura, 140, a tutaj mamy 115. On ma jeszcze tę zaletę, że ma tylko 9 wundów, a więc no, Bring It Down nie ma najmniejszego sensu, jeżeli chodzi o sekundarkę typu Fixed, bo za zabicie 6 Sagitaurów dostajemy tylko 6 punktów, a nie 12, więc no, nie ma to żadnego znaczenia. A jest stosunkowo twardy, całkiem nieźle strzela i tak dalej. Myślę, że gracze Wotanów przeszli troszeczkę suchą stopą przez ten Balancing Data Slate. Spodziewałem się dużo, dużo większych zmian. Króciutko o jednych z największych zwycięzców całego Balancing Data Slate'a. Necroni, totalnie, absolutnie żadnych zmian. Jest tylko ten jeden nerf na Immortala, który został wprowadzony już wcześniej po premierze kodeksu. Natomiast ciągle ktany są absurdalnie tanie i trzymają tą armię na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Bardzo mocna armia, wiele konkurentów dostało nerfy. Nie zdziwię się, jeżeli Necroni teraz będą po prostu najsilniejszą frakcją w mecie. Oczywiście to jest bardzo wcześnie na takie dywagacje, ale no, są na pewno
solidnym kandydatem, jeżeli o to chodzi, więc całkiem możliwe, że do tego to się tutaj sprowadzi. Kolejne są oreczki, no i znowu frakcja, która została dość kompleksowo potraktowana w temacie obniżek i podwyżek. Znowu totalnie te zmiany mnie nie dziwią. Squeak Hog Boysi i Track, czyli bardzo popularne autopiki właściwie w tej armii, dostały podwyżkę, ale minimalne. Nie wiem, czy 65 punktów za Traka to jest aż taka tragedia. Chociaż gracze orków twierdzą, że ta zmiana jest dość spora. Ja po prostu uważam, że ten model był po prostu za tani wcześniej i teraz kosztuje mniej więcej tyle, ile powinien. No i też podwyżkę zanotowali Nobzi. Tu już troszeczkę mniejsze zrozumienie. Owszem, popularni, ale żeby był jakimś wielkim problemem w mecie, to nie zauważyłem. Bardzo miło, że sporo unitów dostało obniżki. Boomdakas na Zwagon, Battle Wagon, Huntarik, czyli właściwie nigdy nie grająca odmiana Killriga. Sam Killrig, teraz już 150 za tego pierwszego, 170 za drugiego, więc mega, mega spoko. Killakany, jeden z moich ulubionych modeli orczych, też fajna obniżka. Teraz 125 punktów za 3, a więc około 40 punktów za model, to już jest takie, wydaje mi się, do rozważenia. Custom Busta Blasta, czyli jeden z samochodzików, 75 punktów. Scrapjet, podobnie, 80 punktów. No i Morkanaut, 295. Trochę dziwne, że Morkanaut dostał obniżki, a Gorkanaut został w tym samym miejscu. To wydaje mi się, że te modele są bardzo podobne, jeżeli chodzi o grywalność, więc jeżeli Games Workshop zdecydował się na obniżenie jednego, no to powinno obniżyć też drugi, podobnie jak Stompę, która cały czas kosztuje cholerne 800 punktów, więc to nas nie cieszy. No i dwa pozostałe samochodziki, Squeakbucky 100 punktów i Dragsta 75. Czyli podsumowując, alternatywny transport, czyli Battle Wagon dół, bo Track do góry, Świnki z Nobzami do góry, ale samochodziki i Kidrigi oraz Huntarigi i Killakany, to wszystko poszło w dół. Myślę, że zmiany ciekawe, też myślę, że gracze orków nie powinni się czuć jakoś niesprawiedliwie potraktowani. Games Workshop podeszło tutaj z pomysłem, podeszło tak dość kompleksowo, trochę w górę, trochę w dół. Myślę, że też nie ma się do czego tutaj przyczepić. Space Marines, Adeptus Astartes, no i tutaj zmiana, która została wprowadzona już wcześniej, czyli Desolation Squad, maksymalnie 5 Marines może liczyć i nic więcej się tutaj nie zmieniło. Natomiast te zmiany w punktach i to dość kontrowersyjne. Znowu, bierzemy to, co gra w praktycznie każdej możliwej rozpisce, czyli Wirnik, Redemptor Dreadnought, Skołci, Centurion Devastatorzy, którzy zaczęli się pojawiać pod koniec poprzedniego roku, Inceptorzy, absolutnie obowiązkowi w każdej rozpisce, i Agresorzy, aż mnie tutaj dziwi, że Infiltratorom się nie oberwało, bo to też jest taki unit razem z Librarianem w Phobosie, który też jest takim autopikiem, no ale akurat im się upiekło. To wszystko, o czym opowiedziałem, dostało podwyżki w górę. No i problem kodeksu Space Marines jest taki, że jest to kodeks średnio po prostu przeciętny, ale jest kilka bardzo mocnych unitów, które go trzymają jakoś tam na powierzchni. Problem jest taki, że praktycznie wszystkie te bardzo mocne unity dostały podwyżki, natomiast nie ma praktycznie żadnych obniżek. Bo patrząc na ten dokument, to oczywiście można stwierdzić, że trochę tych zielonych plamek jest. Ale są to albo każdego rodzaju intercesorzy, gdzie po prostu niewiele to zmienia, że zostały tutaj wprowadzone te obniżki, bo one są zbyt małe. Albo jakaś tam lekka obniżka na Robocie Gilmanie, Stengard weterani, którzy dostali nerfa po prostu między indeksem a kodeksem i powinni kosztować te 18 punktów za model już dużo, dużo wcześniej. No i Outriderzy, czyli motorki, też dostały lekką obniżkę, ale jakby nic więcej, nie? Więc tutaj jest spory problem w Space Marinach, bo ten kodeks już był taki 50-50 i mimo bardzo szerokiej gamy unitów, no to on się ograniczał do tych 8-10 wyborów, które się powtarzały w większości rozpisek. No i tutaj powiedzmy z tych 8-10 wyborów, no to 6 dostało podwyżki, a więc można powiedzieć, że cała armia dostała sporego nerfa. Myślę, że tutaj akurat gracze Space Marines mogą się czuć troszeczkę poszkodowani, bo nie byli aż tak mocni, a jednocześnie Games Workshop nie podeszło do tematu tak kompleksowo, jak przykładowo w temacie Sisterek, o których wspominałem na początku, gdzie trochę rzeczy idzie do góry, albo trochę rzeczy idzie na dół. Tak samo jak w tych orkach, o których mówiłem przed chwilą, gdzie popularne rzeczy dostały nerfy, ale jednocześnie na przykład samochodziki dostały obniżki, więc jest to jakoś tam zbalansowane. Tutaj niestety tego nie ma. Gracze Space Marines muszą sobie z tym radzić
Dziwną sytuację mają też kosmiczne wilki, które podobnie jak DevWatch zajmują bardzo dużo miejsca na papierze w Balancing Data Slate, natomiast zmiana jest praktycznie żadna. Sagi są totalnie beznadziejne ze względu na sposób, w jaki są zapisane i wcześniej odpalały się na koniec rundy, jeżeli jakiś warunek został spełniony w danej rundzie. Teraz jest niby buff, no bo odpala się to w konkretnej turze, więc jeżeli na przykład w naszej turze spełnimy jakąś sagę, no to w turze przeciwnika już ona jest odpalona, a tak to trzeba było czekać na koniec battle rundy. Natomiast same te sagi są po prostu mega słabe i to totalnie nic nie zmienia i nie wiem w ogóle, czemu to wprowadzono. Ja się spodziewałem raczej kompletnego przemodelowania tych sag, no ale niestety się tutaj niewiele zmieniło. Punktów nie ma, więc możemy sobie przejść do kolejnej armii, a kolejną armią jest Tau. W Tau nie ma nic w Balancing Data Slate. Mamy natomiast zmiany związane z punktami. Kryzysy do góry, to jest zrozumiałe. Jeden z najpopularniejszych unitów w armii. Widać, że ten klucz Games Workshop mimo wszystko tutaj zadziałał. Natomiast komanderzy w Kryzysie i w Enforcerze, czyli ci mniej popularni obok Coldstara, poszli w dół. Tak samo jak Riptide, to jest według mnie bardzo fajną, miłą niespodzianką. No i w dół też poszły Vespidy. Według mnie najlepszy śmieciowy unit w armii Tau. Wydaje mi się, że teraz będzie obowiązkowy w każdej rozpisce, no bo piątka typów za 65 punktów. Coś takiego jest w Admechu, jeżeli chodzi o pterakcji i działa bardzo spoko. Myślę, że też tutaj w Tau będzie działało bardzo, bardzo dobrze. Jedni z największych przegranych całego Balancing Data Slate'a, ten sam case co w przypadku Adeptus Mechanicus, Thousand Suns, armia, która nie dostała absolutnie żadnych zmian, a powinna dostać jakieś buffy, tutaj kompletnie została zignorowana. Wielka szkoda, myślę, że pozostanie w jakimś takim niszowym dołku bardzo niskiej grywalności, no bo ona jest po prostu zbyt droga jak na to, co oferuje. W Tyranidach bardzo dużo zmian. Patrząc na tą stronę w tym monitorium field, mam wrażenie, że podobnie będzie wyglądała strona w Admechu i w Necronach za 2-3 miesiące, kiedy te kodeksy też dostaną jakieś tam nerfy i buffy. No bo tutaj rzeczywiście sporo tego się pozmieniało. Ponownie, bardzo popularne, świetne modele takie jak Neuroliktor, Deflipper, Gargulce i Pyrovera dostały podwyżki. Natomiast obydwa modele Norna, Broodlord z Genstealerami, Trigon, Toxicrine, Tyrannofex i Screamer Killer wszystko poszło w dół, czyli te duże modele, które nie grały, potaniały, duże modele, które grały, zostały w miejscu, natomiast ten taki właśnie śmietnik liktorowo-gargulcowo-pyroworowy poszedł w górę, ponieważ był dostępny właściwie w każdego typu rozpisce. Zmiany znowu myślę, że ok. Żadna z tych pozycji jakoś nie triggeruje mnie ani negatywnie, ani pozytywnie. Myślę, że te zmiany są jak najbardziej tutaj zrozumiałe. Tyranidy są w dobrym miejscu, nie są zbyt mocne, zbyt słabe. Też raczej takie zmiany bardziej mieszające w używanych datasheetach niż totalnie wywracające grę do góry nogami. No i ostatnią armią jest armia World Eatersów, która mam wrażenie dostała bardzo mocno po tyłku. Nie wiem, czy obok CSM-ów i Eldarów nie jest to frakcja, która dostała największe nerfy tak sumarycznie, ale po kolei. Po pierwsze zasady, bo tutaj zmian całkiem sporo. Mamy glewie, która daje tylko i wyłącznie jeden atak i jeden do damage'a dla posiadacza. Wcześniej to było D3, a więc spory nerf. Druga rzecz, chyba największa zmiana, mamy Favorite of Khorne Enchantment, czyli ten taki dodatkowy przerzut kości. Wcześniej mogliśmy to robić kilka razy w ciągu gry, teraz jest po prostu przerzut raz na bitwę. Wprawdzie zostało to obniżone w kosztach, bo kosztuje teraz tylko 20 punktów, no ale jest to niewątpliwy nerf. Trudniej jest teraz na przykład wyrzucić 3 szóstki w czasie gry, żeby wskrzesić Angrona. No i ostatnia rzecz to jest abilitka Demon Prince'a. Teraz w 6 celach infantry dostaje od niego 5 plus inwa, a jeżeli miały tego inwa, to po prostu dostaje 4 inwa. No i taka tutaj zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany punktowe, no to World Eatersowy Forge Fiend poszedł w dół, co według mnie ma średnie znaczenie, bo to mimo wszystko jest armia kombatowa, a ten Forge Fiend to nie jest taki Forge Fiend jak w Chaos Space Marines, więc on tam ma po prostu słabszy datasheet, więc nie wiem, czy to cokolwiek go ratuje. No i Khornowy Lord of Skulls, to samo co w CSM-ach, 450 punktów, według mnie pomijalne, nie wierzę w te rozpiski na tych Lord of Skullach. Natomiast do góry poszły 8-boundy obydwa typy.
Karn Betrayer i Master of Execution, czyli dwóch bohaterów do góry i dwa rodzaje piechoty do góry. Można powiedzieć, że niewiele, tylko że ten kodeks sam z siebie jest malutki, to po pierwsze. Po drugie, jest naturalnie dodatkowo jeszcze zawężony, ponieważ pomijamy tak naprawdę w nim te wszystkie predatory strzeleckie, pomijamy Terminatorów, pomijamy Landraidera, Helldrake'a i tak dalej, bo to są jednostki, które i tak nie grały do tej pory. Wszystko się kręciło wokół bohaterów Eightboundów i Berserkerów z Rhinosem. Można tam oczywiście było dodawać jakieś spawny i tak dalej. No, tutaj podwyżki są srogie. Obniżenie tego Blessing Rolla z ulepszenia na raz na bitwę, srogi nerf. Englewia też dość poważny nerf. No i wydaje mi się, że to mogą być zmiany, których nie ma za wiele, ale ta armia jest na tyle mała i na tyle wrażliwa na nawet najmniejsze wahania, że to może spowodować, że te World Eatersy po prostu wypadną z mety. Zupełnie. Pojawi się Adeptus Custodes, który działa fantastycznie w kombacie, przede wszystkim dzięki Fight Firstom, więc World Eatersy mogą mieć po prostu trudniej w mecie jako tako, a dodatkowo jeszcze zebrały po nerfach, może się drukarii pojawią kombatowe i tak dalej, i to wszystko, co czyniło World Eatersy takimi wyjątkowymi, będzie teraz ich piętą achillesową. No bo okaże się, że przeciwnicy albo fantastycznie strzelają i rozwalają ich na dystans, albo po prostu lepiej radzą sobie w tym kombacie niż sami World Eatersi. Nie wiem, czy nie jestem tutaj zbyt negatywnie nastawiony, ale na ten moment tak mi to troszeczkę wygląda. No i w sumie dochodzimy do mety, jeżeli chodzi o omówienie tutaj tego Balancing Data Slate'a. Powiem, że z grubsza uważam, że jest to bardzo dobry dokument. Wiele armii zostało potraktowanych sprawiedliwie. Games Workshop ma jakąś tam ideę, według której będzie sobie nerfiło i buffowało konkretne datasheety, konkretne zasady. Można się nie zgadzać z tą metodologią, ale ważne, że jakaś metodologia w końcu się pojawiła, jakaś logika w tym postępowaniu jest. Słabsze armie, które potrzebowały buffa, takie jak Imperial Knighty, Custodes czy Drukarii, tego buffa dostały. Mocne armie jak Chaos Space Marines i Eldarzy potrzebowały nerfa i tego nerfa dostały. Pytanie, czy nie za mocnego, ale zawsze jest o to pytanie, czy to nie jest taki nerf hammer, który wbija daną frakcję do ziemi. Troszeczkę szkoda, że niektórych frakcji nie potraktowano z większą szczegółowością. Tutaj myślę, że przede wszystkim Admech, Thousand Sunny i Necroni powinni jakoś tam zostać lekko zmodyfikowani, ale jak na to, ile jest tych frakcji w systemie i na to, ile tych zmian zostało tutaj wprowadzone, to naprawdę widać, że ktoś się do tego Balancing Data Slate'a przyłożył. No i bardzo dobrze, bardzo fajnie to wygląda. Troszeczkę większych zmian oczekiwałbym w kontekście samych Core Rulesów, ale sporo rzeczy nam też wyjdzie podczas omówiania zasad, na które już teraz zapraszam. A w tym momencie bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i słyszymy się w kolejnych materiałach. Dziękuję za dzisiaj. Siema.